Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj na kanale Aroma zapraszam Państwa do recenzji. Do recenzji najnowszego zapachu z rodziny La Vie Est Belle. Będzie to zapach ekstrakt. Ten otóż piękny złoty flanker. Naprawdę piękny. Wyszedł tylko i wyłącznie w takiej małej pojemności 30 ml i 50 ml, więc tutaj większych pojemności nie znajdziecie. Można byłoby sobie wyobrazić, że jeżeli nie ma większych pojemności, to może ten zapach jest super ekstra mocny? Super ekstra trwały. Posłuchajcie mnie do końca, to Wam opowiem. Co mogę powiedzieć na początku? Na początku powiem Wam, że ten zapach stworzyło dwóch perfumiarzy, którzy wcześniej, w 2012 roku, stworzyli pierwowzór La Vie Est Belle, czyli klasyczną wersję. Anna Filippo i Dominique Ropion. Co tutaj mogli zmienić w tym zapachu, że ten zapach mógłby być według mnie lepszy niż pierwowzór? Uwaga! Przede wszystkim nie ma tej słodyczy. Słodycz w La Vie Est Belle była ogromna, była mdła, była bardzo przesączona, była niezwykle dosłodzona wszystkim, czym się da. Była tam pralina, była tam wanilia, był karmel bodajże, w niektórych wersjach była nawet fasola tonka, więc tej słodyczy tam było mnóstwo. Tutaj nie znajdziecie słodyczy takiej ewidentnej słodkiej. Znajdziecie dużo pudrowości, znajdziecie również troszkę agaru, troszkę ambry. W teorii w głowie jest bergamota i różowy pieprz, w sercu jest róża damasceńska i irys, a w bazie znalazły się tutaj ambrowe, udowo-drzewne akordy. I co tak naprawdę w trawie piszczy? Uwaga! Ja ten zapach noszę sobie tutaj na rączce jakiś czas. No nie jestem w stanie powiedzieć, że w ogóle tam nie ma słodyczy, bo tam jest słodycz. Nawet bym powiedziała, że ona jest jakaś taka czekoladowo trochę lekko wybrzmiewająca, nawet karmelowo. A to dlatego, że ten agar i agarowość i ta taka ambrowość może rzeczywiście taki nam dać efekt. Przepiękne na pewno, przepiękna głębia. Ja osobiście nie ruszę i nie czuję tutaj róży. Nie czuję takiej prawdziwej damasceńskiej róży, natomiast bardzo dużo jest irysa. Według mnie to jest wersja troszkę bardziej dopracowana niż Irys Absolu. Jest bardziej taka esencjonalna, taka wygładzona, taka balsamiczna i taka trochę taka pikantniejsza. Według mnie w ogóle ten zapach czasem przypomina zapach My Way Parfum. Ale to dlatego, że ta agarowość jest jednak gdzieś tam wyczuwalna. Nie powiedziałabym chyba dobrze, bo nie, że przypomina, tylko jest w tej samej rodzinie zapachowej, tak? Dlatego, że może nawet nie w tej samej rodzinie zapachowej, bo My Way, jak wiecie, to są białe kwiaty. Przepięknie podane białe kwiaty z irysową nutą, a tutaj mamy tylko irys. Nie mamy białych kwiatów. Tylko ta irysowatość taka bursztynowa właśnie jest tożsama z My Way Parfum. Trochę mi ten zapach również przypomina, i nie wiem dlaczego, Dior Absolutely Blooming Bouquet. Przepraszam, Absolutely Blooming. Tam też jest taka irysowatość, też jest taka głębia. Tam jest jeszcze pifonia oczywiście i tam może ta róża rzeczywiście taki właśnie wydźwięk daje. Natomiast zapach jest dla kogoś, kto kocha La Vie Est Belle i dla kogoś, kto kocha ambrowo takie gęste zapachy. Na pewno nie jest to zapach dla kogoś, kto kocha kadzidlane zapachy. Jeżeli szukacie tutaj prawdziwego kadzidła, no to będziecie po prostu zniechęceni, bo nie znajdziecie takiego tutaj. To nie jest zapach kadzidlany. To jest słodki gourmand z takim delikatnym akordem dymu. I tyle. Powiem Wam szczerze, że mnie ten zapach z całej rodziny La Vie jako jedyny naprawdę się podoba. Naprawdę. Teraz, jak mam podgląd na wszystkie dotychczasowe flankery, to podoba mi się, ale czy bym go kupiła? Nie wiem, bo to jest, wiecie, cały czas ta baza La Vie Est Belle, której ja po prostu nie przypadam za nią. Gdybym może nie miała takiego wyboru różnych zapachów i bym potrzebowała właśnie takiego otulacza miękkiego, ciepłego i jeszcze słodzonego, to pewnie tak, ale jak mam jakieś alternatywy takiego właśnie typu jak My Way Parfum, no to wydaje mi się, że nie. Ale do czego zmierzam? Czy ten zapach jest na pewno zapachem, który warto sprawdzić? Tak, na pewno. I na pewno bym go polecała wszystkim miłośniczkom pierwszej wersji La Vie Est Belle. Dlatego, że właśnie ja taką miłośniczką nie jestem, to nie jestem też dobrą
dla Was dobrym wzorem do naśladowania. Jeżeli kochałyście się w La Vie Belle klasycznej wersji, to koniecznie biegnijcie do perfumerii i sprawdźcie właśnie tę wersję. Przepiękna, słodka, nie mdła, nie taka, taka ciężka i taka usłodzona, tylko wręcz taka pikantniejsza i lekko dymna wersja. Dla mnie tak. Więc ja jestem zdecydowanie na tak, polecam testy, polecam sprawdzić też trwałość, bo trwałość jest fajna. U mnie na mojej skórze utrzymuje się 5-6 godzin dość głośno. Pierwsze 2-3 godziny bardzo głośno, więc na pewno emanowałam na tyle głośno, że zostawiłam w przedszkolu w szatni ten zapach i na pewno emanowałam na tyle głośno, że jak wyszłam z samochodu i weszłam potem do tego samochodu o godzinie 18, to cały czas w samochodzie był ten zapach wyczuwalny, więc na pewno przestrzeń zabiera, na pewno będzie też fajnie emanował. Więc myślę, że testować trzeba i sprawdzać i tak dalej. Natomiast na pewno nie proponowałabym go komuś, kto szuka tam prawdziwego kadzidła i mroku, i niepewności, i niepokoju, i takich intrygujących, gęstych, esencjonalnych i mocno agarowych nut. I tyle. Myślę, że taka recenzja będzie idealna, bo każdy, kto zna klasyczną wersję La Vie Belle, będzie wiedział, czego się tutaj może spodziewać. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Pa, pa!